Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Kontynuujemy sobie tutaj ścieżkę zadań pobocznych związanych z Judy. Aktualnie zajmujemy się pizza party i mamy udać się do mieszkania Judy wieczorem. Tak więc jest akurat, tak się składa, że wieczór. Chyba tędy powinniśmy się dostać. Zobaczmy. Cześć, Vi. Wejdź. Pizza stygnie. Ach, no to jak pizza, to ja jestem pierwsza. No jesteś. Siadaj sobie. To jest Roxanne. Pracuje w domu lalek najdłużej z nas wszystkich. Cześć. Witaj. Miło cię poznać. Słyszałam o twoich wyczynach w chmurach. Nigdy bardziej nie żałowałam wzięcia wolnego dnia. Zjedz tę pizzę, skoro musisz, ale potem wychodzimy. Też się przyjaźniłaś z Evelyn? Tak. Zrobiłam jej awanturę, kiedy wróciła do chmur. Bo przecież miała się wyrwać. Miała być tą, której się udało. Ale w głębi serca cieszyłam się, że znowu jest. Teraz jest mi głupio. Mogę zjeść pizzę? No to jaki jest ten plan? Poczekajmy na Majko. Nigdy nie pozbędziesz się tego smrodu trupa. Ty się na tym znasz, prawda? Wiesz, czym to wywabić? Zmieniłaś zdanie, co? I to całkiem szybko. Fakt, że tutaj jestem, nie oznacza, że będę się przed tobą tłumaczyć. Dobra, wyluzuj. Nie zamierzam się z tobą sprzeczać. No, ja myślę. Judy cię przekonała. To mi wystarczy. Swoją drogą, Forrest nie przyszedł dziś do pracy. Ani wczoraj. Cóż. O kurwa. Też nie zachorował. Albo znalazł przypadkiem kupę kasy i poleciał na księżyc. Widocznie. Skończyliście te wylewne powitania? Rewolucja sama się nie zaplanuje. Zmodyfikowałam chip behawioralny. Wyposaży dowolną lalkę w system odruchów mięśniowych. Krótko mówiąc, będzie potrafiła walczyć jak solo. Pasjonujące. Proszę, czego się można nauczyć obrabiając pornole u moksów? Możesz wyjść na zewnątrz? W tym mieszkaniu się nie pali. Wywietrzysz sobie. Dobra, stanę dalej. Ciało reaguje tak, jakby wykonywało dobrze wyuczone sekwencje ruchów. Przetestowaliśmy to już z Tomem. Impulsy z chipu nadpisują naturalne odruchy, więc wprowadzają człowieka w stan podobny do cyberpsychozy. Ale przecież to samo dzieje się z nami, kiedy jesteśmy z klientem. Nie uwierzę, że ten tech ma same zalety. Jakie są zagrożenia? Pełny tryb bojowy może uruchomić się samoistnie w obliczu zagrożenia. Nie umiem tego obejść. Nic więcej? Nie wiem. Żeby to stwierdzić, trzeba by wielu miesięcy testów na większej ilości obiektów. Jest jeszcze moralny aspekt. Można zamordować człowieka i nawet tego nie pamiętać. No dobra, muszę to zobaczyć. Nareszcie ktoś to powiedział. Tom? Te sekwencje ściągnęłam z braindance'ów o kung fu. Nieźle. Całkiem nieźle. Sam raz na bazar w Kabuki. Zanim zaczniemy rozmawiać na serio, chcę zobaczyć, jak to działa w praktyce. Przecież właśnie widziałaś. O, mogę wziąć pizzę. Chcę zobaczyć walkę. Mamy tu specjalistę od lania po mordzie. Chcę zobaczyć, jak z nim sobie poradzi. Vi,
tylko mi nie rozniesie mieszkania, lubię je. Że mam się z nim boksować? Którym się waliło? Piąchy. No, jazda! Boże. O kurde. No co tam, słyszysz mnie? Co ja potrafię? Widziałeście? Okej. Okay. Muszę poćwiczyć kardio. Kwestie działania chipu. Dobra, do rzeczy. Macie siły zbrojne w postaci trojga mięśniaków i jednej techniczki. Co dalej? Plan jest taki. Obezwładniamy ochroniarzy i wszystkich Tigersów. Wyprowadzamy ich z budynku. Krótko mówiąc, przejmujemy chmury. Bossom stawiamy ultimatum. Będziemy im płacić procent, ale żaden nie ma prawa więcej pokazać gęby w klubie. Ani tym bardziej o niczym decydować. Tak właśnie myślałam. Szalony, krótkowzroczny plan. Nie widzisz dalej niż jeden krok do przodu. Zabicie paru łebków z ochrony niczego nie załatwi. Tigersi prześlą nowych. Trzeba zdjąć Hiromiego Sato. Gdzie znajdziemy tego Hiromiego? W jego apartamencie w megabloku H8. Mieszka na ostatnim piętrze. Rzadko wystawia nos poza swoje szklane ściany. Ale ja znajdę sposób, żeby cię tam wprowadzić. Ten plan może się udać. Maiko, rozumiem, że ty też w to wchodzisz. Inaczej nie traciłabym czasu na tę rozmowę. No to jak, Vi, Tom, Roxy? Jesteście zdecydowani? Ja muszę to jeszcze przemyśleć. Nigdy w życiu nikogo nie zabiłam. A ja jestem z tobą. Vi? No weź, tylko się nie deklaruj. Poimprezowaliśmy. Możesz na mnie liczyć, Judy. Przecież już powiedziałem, że pomogę. Dzięki, Vi. Wybuchy wdzięczności zostawcie na później. Zorganizuję spotkanie z Hiromiem i dam znać. Bawcie się dobrze. Pa, pa. Majko, zaczekaj. Podwieziesz nas? Jeśli nie będziecie do mnie mówić, głowa mnie boli. Cholera. Boję się, Vi. A propos wdzięczności, zdaję sobie sprawę, że takie rzeczy, o jakie cię poprosiłam, robisz zwykle za pieniądze. Wiem, że chcesz mi pomóc, ale jestem w stanie zapłacić twoją pełną stawkę. To chyba uczciwe, nie? Judy, serio? Nie chcę więcej o tym słyszeć. Ale... Ani słowa. Hej. Wszystko okej. Vi? Okej, już lepiej. Co to było, Vi? Jesteś chory? Już mi przeszło. Nie ma o czym mówić. Jest już późno, to jesteś zmęczony. Możesz przespać się na kanapie. Pójdę już. Jak uważasz? Zadzwonię, kiedy Michael ustawi spotkanie z Hiromim. Okej. Zatem my się będziemy tutaj eksmitować. Śmierdzisz w przetworzonym żarcie. No dobrze, zatem zadanie pizza party ukończone. Niezmiernie mnie to cieszy. Zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Mamy się spotkać z Kerem pod klubem około 19:00. Zadanie na krzywy ryj. Zobaczmy sobie na mapie zatem, jak to się prezentuje. Nice. Czy ja już stąd będę widziała? Kurczę, jednak musimy sobie zaznaczyć. A, to w tą stronę. Dobra. Skorzystam oczywiście z szybkiej podróży. No, praktycznie jedziemy pod samo zadanie, więc... Pełen konkret.
A dobrze się rozejrzałam, to kurczę, naprawdę. A w sumie mamy podwójny skok. Uznałem, życie i tak mi coś zaraz walnie. Elegancko. No to co, poczekamy sobie, nie? Już się boję pomyśleć, co ten wariat wymyślił. No, wreszcie. Cześć. Chodź, pora wytłumaczyć tym kretynkom, że ich 5 minut właśnie się skończyło. Hej, to jaki masz plan? Plan jest prosty. Wchodzimy do klubu, dostajemy się do garderoby tych suk, załatwiamy sprawę i się ulatniamy. Nikt nie może mnie zauważyć. Nie zamierzam podbijać im PR-u. Wszędzie pokazywali ich płonącą ciężarówkę. Myślę, że zapewniłeś im wystarczającą dawkę darmowej reklamy. Nie wymądrzaj się, tylko powiedz, jak dostaniemy się do środka. Najprostszy sposób jest zwykle najlepszy. Po prostu kupmy bilety. Po pierwsze, ocipiałeś. Nie dam im zarobić na mnie ani jednego eurobaksa. A po drugie, nie ma już biletów. No, dobra. Ogarniemy to inaczej. Okej, rozejrzyjmy się. Nie będę ukrywać, że nie jestem do końca przekonana co do tego pomysłu. Znajdź sposób na dostanie się do klubu. Zyskanuj fanów i ukradnij 2 bilety. Spróbuj zdobyć bilety na koncert. Komu mam ukraść bilety? Dzień w dzień. Nic od ciebie nie kupię. Musiałby być jakiś inny, ciekawszy pomysł, moim zdaniem. Niż... Zobaczmy, jak nas prowadzi znacznik. A, można i tak. Tutaj po prostu otwórz. No to mówię... Kurczę, no zabezpieczenie. Po prostu poczułam się jak haker, nie? I za kulisy. Mamy jeszcze poczekać na naszego kumpla. No co jest, kurczę? A, dopiero zajarzyłem, okej. Okay. On chce nas... Pierdolone japońskie markery. Skąd ja kurwa mam wiedzieć, co u cię wchodzi? Kurwa. Pierdolę to. Wracam do montowania kablówek. Do niego chyba jednak wyślą do tej Europy. Powiedział, że jesteś w ciąży? Nie wykręci się. On cały czas spłaca kredyt za te ich wszczepy. No nie, martw się. Mojego zamknęli, jak Diego miał rocze. No i zobacz, jak sobie płacę. No i co teraz? Mamy dzisiaj uciawasę? Czy to ten super szaruboi z fundacji? No to teraz sobie porozmawiamy. Kim wy kurwa jesteście? Okradłyście mnie! Kerry Eurodyne? Kerry Sam! Kerry Sram! To nie jest spotkanie towarzyskie. Wi! Kurczę. Wysłuchajcie go. To jakieś nieporozumienie. Wyjaśnijcie to sobie i spadamy. Ale Krysan, co się właściwie stało? Mamy deal, prawda? Chodzi o nasz wywiad dla N54? Nie chciałyśmy cię urazić. Słowo stary dzisiaj właściwie nic nie znaczy. Ja się nie dziwię, że nie zajarzyły akcji z ciężarówką. One są głupsze niż myślałem. Zaraz, zaraz. O jakim dealu mówicie? Podpisałyśmy kontrakt z MSM na nagranie user-friendly Kerego San. To ma być nasz singiel promujący odnogę amerykańskiej trasy. Po moim trupie. Ale...
A my chciałyśmy wprowadzić twojego Roka w nową erę. Przecież ci na tym zależy. Roka? Wy? Okej, coś wam powiem. To już było ogłaszane wielokrotnie, ale brawo. Wam się naprawdę udało. Rok nie żyje. Zajebałyście go. Gratulacje. Twój menadżer zgłosił się do nas. Powiedział, że jesteś zainteresowany współpracą. Kurwa, co? Kowaczek? On mnie w ogóle nie spytał o zdanie. Kowaczek? Pizda. Posłuchaj, Karysan. Ten cover miał być wyrazem naszej miłości do ciebie. Dogadajmy się. Rok może i jest martwy, ale Kerry ewidentnie nie dostrzega potencjału tych lasek. Wygląda na to, że wytwórnia was wszystkich wydymała. Należycie do nich, to wami pogrywają. Na to wygląda. Kurwa! Wiecie, ja do was właściwie nic nie mam. Pojebana sytuacja i tyle. Uwiązał się na korporacyjnej smrze jak bura z suka, a teraz się dziwi. Porozmawiamy z wytwórnią, Karysan. A na razie damy im mały pokaz naszego niezadowolenia. Wycofamy twój kawałek z setlisty, odwołujemy koncert, zawieszamy trasę. Poważnie? Stracicie na tym miliony. Oni też. Ale... No dobra. W sumie w porządku jesteście. No... A to, co mówiłem wcześniej... Nie przejmuj się, Karysan. Nawet małpy spadają czasem z drzew. Idziemy, Vi. Karysan, czy możemy zrobić sobie z tobą fotkę? Na pamiątkę. Z tym gnatem? W sumie, czemu nie? Vi, cykniesz? Uśmiech! O, oh, Jesus. Naklejki. Dobra, zatem... Chyba Redy. Dobra, mamy to. Dziękujemy, Karysan. Macie jakieś nowe kawałki na warsztacie? Może wybierzemy coś innego na singla. Naprawdę? Jeszcze chwilę tu zostanę, Vi. Sam widzisz, że trzeba im pomóc. Dzięki. Baw się dobrze. Może opowiemy ci o naszym nowym singlu, Karysan. Nie, opowiadanie o muzyce jest jak pieprzenie się w nasturcjach. No to nieźle, to żeśmy mu pomogli. Wychodzi kiczowato. Nie powiem. Dobra, wyjdźmy z tego budynku. Odsuń się ode mnie. Ale mam zajebiaszczy pomysł. Powinnyśmy pójść na następny koncert i dać jej coś od siebie. Na stronie pisali, że pasjonuje się drogą karpalny. A, dobra, tutaj mamy schody, sobie zejdźmy. I wyjdźmy z budynku. No dobrze, kochani, zatem będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!